tej konferencji prasowej. Dziś mamy przyjemność ogłosić nową umowę sponsorską, która ma ogromne znaczenie dla naszego klubu. Witam serdecznie gości przybyłych w osobach. Prezes Rządowego Centrum Realizacji, pana Krzysztofa Szczuckiego. Witam serdecznie. Wiceprezydent Grudziądza, pani Róża Lewandowska. Przewodniczący Komisji Sportu, pan Sławomir Szymański, Radny Prawa i Sprawiedliwości. Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA, pan Tomasz Reka. Prezes Zarządu Olimpii Grudziądz SA, pan Tomasz Asyński. Jako pierwszą osobę proszę o zabranie głosu pana prezesa Rządowego Centrum Realizacji, pana Krzysztofa Szczuckiego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że możemy przy takiej doniosłej, miłej okazji spotkać się dzisiaj tutaj w klubie piłkarskim Olimpia Grudziądz. To bardzo ważny dzień, kiedy panowie prezesi, pan prezes Tomasz Rega w imieniu Krajowej Grupy Spożywczej, pan prezes Tomasz Asyński w imieniu klubu piłkarskiego podpiszą umowę sponsoringową. Grudziądz, proszę Państwa, jest znany w Polsce z różnych aspektów, ale jednym z ważnych znaków rozpoznawczych Grudziądza jest grudziądzki sport. Są dwa kluby w Grudziądzu, które markę sportową Grudziądza rozszerzają i Grudziądz swoją działalnością, swoimi rozgrywkami, swoimi osiągnięciami promują. Jest to oczywiście Grudziądzki Klub Motocyklowy GKM i Olimpia Grudziądz. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym procesie poszukiwania nowego sponsora, dodatkowego sponsora, ważnego, strategicznego sponsora dla Olimpii. Bardzo się cieszę, że ta współpraca dzisiaj pomiędzy klubem, pomiędzy Olimpią i Krajową Grupą Spożywczą zostanie urzeczywistniona w postaci podpisania umowy. Tu warto dodać, zapewne jeszcze panowie prezesi będą o tym mówić więcej, że jest to współpraca, która zakłada okres 4 lat. Jest to współpraca, jest to umowa podpisywana na 4 lata. Nie jest to jednorazowe wsparcie dla klubu, dla spółki, ale jest to wsparcie przewidziane na 4 lata. Na pewno będzie to z korzyścią dla klubu, dla jego sukcesów i dla zawodników tych dojrzałych, seniorów, ale także myślę dla juniorów, dla młodych zawodników, których też wyczyny dzisiaj i popis sportowy zapewne będziemy mieli okazję obejrzeć. Chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować panu radnemu Sławomirowi Szymańskiemu. Trzeba powiedzieć, że to właśnie pan radny Sławomir Szymański jest tym człowiekiem, który od początku naszej znajomości cały czas przypomina, mówi mi o Olimpii, cały czas zabiega o jej dobro, jest naprawdę wiernym kibicem, takim kibicem, który nie tylko trzyma mocno kciuki i krzyczy tutaj na trybunach, ale także stara się pozyskiwać finanse dla grudziądzkiego sportu. Bardzo też dziękuję panu prezesowi Tomaszowi Asyńskiemu za tutaj chęć włączenia się w tę pracę, za przygotowanie odpowiednich dokumentów, za spełnienie wymogów Krajowej Grupy Spożywczej. No i przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu prezesowi Tomaszowi Redze, który odpowiada w Krajowej Grupie Spożywczej za ten obszar działalności, który po stronie Krajowej Grupy Spożywczej podjął decyzję razem z zarządem grupy i radą nadzorczą, że ta współpraca ma być nawiązana, że ona przyniesie, co nie wątpimy, korzyści dla Olimpii Grudziądz, ale także będzie korzystna, będzie opłacalna, będzie ważna z perspektywy spółki, jaką jest Krajowa Grupa Spożywcza. Bardzo się cieszę i z tego miejsca chciałbym Państwa zapewnić, że jeżeli mieszkańcy regionu zdecydują się powierzyć mi mandat zaufania i wybiorą mnie na posła, będę zabiegał dalej o wsparcie dla grudziądzkiego sportu, tak żeby kluby sportowe w Grudziądzu, te dwa zwłaszcza najważniejsze, mogły się dobrze rozwijać i być jakim coraz lepszym
coraz skuteczniejszym, coraz piękniej wyglądającym znakiem rozpoznawczym naszego regionu w całej Polsce, a może także i poza jej granicami. Skuteczne dla regionu to moje hasło. Proszę Państwa, nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z okazji i nie poprosił Państwa wszystkich o wsparcie i poparcie już w najbliższą niedzielę, 15 października, lista numer 4, miejsce numer 1. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, trochę tak żartobliwie można powiedzieć, że jeszcze Pan ministrem, posłem nie jest, a już takie rzeczy dokonuje, to co to będzie, jak zostanie posłem? Tutaj podejrzewam, że tutaj Olimpia będzie stała masą sponsorów, ale zupełnie poważnie. Pan minister jednej rzeczy nie powiedział, bo mu nie wypada. To jest szalenie skromny człowiek, poznałem go, wiem co mówię. Natomiast ja to mogę powiedzieć. Dzięki Panu ministrowi, Panu Krzysztofowi Szczuckiemu jest to wsparcie. Dzięki temu, że zabiegał, wychodził, kilka godzin spotkań, analiz, też generalnie rozmów na temat, w jaki sposób pomóc. No powiem krótko, Pan minister, jak go brzydko wyrzucą drzwiami, na pewno potrafi oknem wejść i właśnie w ten sposób udało się Panu ministrowi namówić członków Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej do tego, abyśmy byli partnerem Olimpii Grudziądz. Czyli generalnie wszyscy Państwo, wielka zasługa w tym wszystkim jest Pana ministra. Druga sprawa, tutaj oczywiście nie powiemy o kwocie, jaka jest na stole, bo to jest tajemnica handlowa, natomiast no, jesteśmy partnerem, jesteśmy sponsorem, nasze logo Krajowej Grupy Spożywczej będzie oczywiście na strojach piłkarzy, będzie na obrędowaniu, będzie na obecnym na stadionie, ale również nie ukrywam, że będziemy chcieli wykorzystywać piłkarzy do tego, aby w naszych akcjach, a tych akcji bardzo wiele Krajowa Grupa Spożywcza robi dla dzieci, dla seniorów, aby wizerunek piłkarzy Olimpii Grudziądz też był przez nas wykorzystywany i to też jest zapisane w umowie. Kolejna sprawa, to też nie jest tak, Szanowni Państwo, że tu już powiedział o tym Pan Minister, to jest umowa handlowa, bez wątpienia. Jesteśmy, wspieramy, ale również oczekujemy. Pan Prezes doskonale wie, że po każdym sezonie będziemy badali, no wiadomo, jak ten sezon się skończył, na którym miejscu Olimpia Grudziądz jest, ale również badamy ekwiwalent, czyli generalnie zwroty, jakie są w wyniku naszego sponsorowania. Więc Panie Prezesie, trzymam kciuki, aby te zwroty co roku były, żebyście nie musieli się martwić. Trzymam również kciuki za to, za osiągnięcie kolejnych szczytów. Mam nadzieję, że za rok o tej porze tutaj spotkamy się i będziemy świętowali awans do kolejnej klasy rozrywkowej. Czyli krótko mówiąc, dla nas jest to bez wątpienia zaszczyt, że możemy tutaj dzisiaj być, Krajowa Grupa Spożywcza, i głęboko w to wierzymy, że to jest dobra umowa i zarówno dla Olimpii, jak i dla Krajowej Grupy Spożywczej. Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej. Bardzo się cieszę, że takie wsparcie w tym roku Olimpia S.A. uzyskała, ale chciałabym przypomnieć, że miasto Grudziądz od wielu lat wspiera Olimpię S.A. Od 2013 roku dokapitalizowaliśmy spółkę akcyjną w kwocie ponad około 30 milionów złotych, ponad 29 milionów. W tym roku miasto Grudziądz we współpracy z radnymi Rady Miasta Grudziądza, oczywiście nie ze wszystkimi, ale z większością radnych, taka dokapitalizacja nastąpiła w kwocie 2,5 miliona złotych. Miasto Grudziądz stawia na sport młodzieżowy, jak i również zawodowy. Cieszę się, że o Grudziądzu słyszy się poza granicami miasta, że mówi się o dwóch drużynach zawodowych na wyższych szczeblach, ale przypomnę, gdyby nie miasto Grudziądz, te spółki by już nie istniały. I jeszcze raz powtórzę, Olimpia Grudziądz S.A. przez 10 lat otrzymała prawie 30 milionów złotych. To są pieniądze Grudziądza. Tu dlaczego stawiamy na tą spółkę akcyjną? Ponieważ uważamy, że to też jest promocja naszego miasta, ale przypomnę, że w Grudziądzu działa Akademia Piłkarska, w której szkoli się około 500 dzieci i młodzieży. Stawiając na młodzież, która trenuje piłkę nożną i wie, że w Grudziądzu jest taka drużyna zawodowa, to dla tych dzieci, dla młodzieży mają jakiś określony cel, a ich celem jest uzyskanie później awansu do grania w drużynie zawodowej.
Ja dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że pomimo różnych zawirowań, ja tylko przypomnę, że nasza drużyna była w pierwszej lidze, potem spadła do trzeciej ligi, teraz awansowała znowu do drugiej ligi. Dzięki wsparciu miasta ta spółka jest utrzymana. I miasto Grudziądz cały czas, obecne władze i radni wspierają działalność tego klubu. I mamy zamiar to czynić. A wsparcie Krajowej Grupy Spożywczej w tym roku i podpisanie tego porozumienia czy tej współpracy też jest dla nas bardzo ważne, bo jest szansa na to, że ta nasza drużyna przy kibicowaniu nas wszystkich mieszkańców i tutaj obecnych osób jest szansa na awansowanie co najmniej do pierwszej ligi. I tego sobie życzę. I jeżeli będziemy działać razem, we współpracy miasto, rząd, możemy i grupa spożywcza, Krajowa Grupa Spożywcza, możemy takie wyniki osiągnąć. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja może taką małą retrospekcję pozwolę sobie tutaj Państwu przedstawić. Nie wiem, czy Pan Minister sobie przypomina, ale już nasze pierwsze spotkanie rozmawialiśmy o Olimpii Grudziądz. To było ważne spotkanie dla nas, dlatego że już wtedy pan minister zadał fantastyczne pytanie, proszę Państwa. Ja do dzisiaj to pamiętam i one jakoś mnie tak przykuło i zrozumiałem, że rozmawiam z konkretnym człowiekiem, ponieważ pytanie brzmiało, w czym mogę pomóc. I to było piękne, proszę Państwa, dlatego że od tego momentu pan minister zaczął działać. Jak tylko mu powiedziałem, że szukamy wsparcia finansowego dla Olimpii Grudziądz, reakcja pana ministra była natychmiastowa. Proszę Państwa, pan minister oczywiście uczestniczył w spotkaniach piłkarskich, byliśmy obecni na meczach, byliśmy obecni oglądając tutaj infrastrukturę sportową, mieliśmy spotkanie z panem prezesem Asenskim, uczestniczyliśmy w obchodach setnej rocznicy Olimpii Grudziądz, proszę Państwa, bo warto o tym pamiętać, że akurat te środki finansowe spływają do Olimpii Grudziądz w setną rocznicę klubu. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się na uroczystości podpisania umowy sponsorskiej z Krajową Grupą Spożywczą. Proszę Państwa, inaczej mówiąc, słowo stało się ciałem. Panie Ministrze, ja bardzo serdecznie dziękuję za to zaangażowanie Pana, za to wsparcie, za to, że dobrnęliśmy do tego momentu, do tej chwili, do podpisania tej umowy sponsorskiej. Panie Ministrze, ja powiem tak, Pan jest nie tylko człowiekiem skutecznym, ale przede wszystkim jest Pan człowiekiem, który nie rzuca słów na wiatr. I to mi się bardzo spodobało, że po tych rozmowach, których zresztą potem trochę było więcej, dlatego ta mała retrospekcja, my doczekaliśmy tego dnia. Proszę Państwa, mam taką nadzieję, że te środki finansowe posłużą do tego, że Olimpia Grudziądz podniesie się ponownie, że nie będzie walczyła o utrzymanie się w drugiej lidze, ale będzie walczyła o inne cele. A tym celem, proszę Państwa, tak jak Pani Prezydent powiedziała, to jest w przyszłości, jak nie w tym roku, to w następnym awans do pierwszej ligi. I tego bardzo serdecznie Olimpii Grudziądz życzę, całej drużynie, sztabowi szkoleniowemu, a panu ministrowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że udzielił nam takiego wsparcia, że zabiegał o te środki finansowe, że dzisiaj możemy się cieszyć z tej chwili. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witam wszystkich zaproszonych gości. Witam osoby, które sprzyjają Olimpii. I może nie zacznę od podziękowań, a na nich zakończę. Mądre słowa usłyszałem z ust pani prezydent, pani Róży Lewandowskiej, która jakby docenia to, co robimy w zakresie pracy, którą wykonujemy na co dzień, tak i te efekty, które uzyskuje się nie tylko przez wynik pierwszego zespołu, tak, ale głównie szkolenie dzieci i młodzieży, 500 osób prawie uprawiających piłkę nożną regularnie 3-4 razy w tygodniu, oderwani od komputerów, więc to jest jakby wartość taka no bardzo duża i istotna w dzisiejszych czasach i wiemy, jak to się odbywa często w domach, gdzie te dzieci spędzają mnóstwo czasu przed komputerami, a dzięki temu, że możemy realizować ich jakby rozwój przez sport, uważam, że jest to bardzo duża wartość dodana. Również mądre słowa, podkreślę, ze strony pani prezydent były takie, że no to miasto jednak łoży duże środki na ten klub i
Dziękuję tu z tego miejsca wszystkim radnym, włodarzom miasta, którzy przyczynili się do tego, że ten tu przetrwał. Wiemy, że miał swoje zawirowania, wiemy, że miał trudne sytuacje finansowe. Relatywnie w pewien sposób musieliśmy odchorować, musieliśmy dokonać pewnych cięć. Na szczęście udało powrócić się na szczebel centralny i mam nadzieję, że zostanie ten klub na długo. Rozwój tej akademii również rokuje bardzo dobrze, choćby poprzez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która zrzesza około 120 młodych talentów, tak bym ich nazwał. Tak? Nie wszyscy trafią do piłki zawodowej na najwyższym poziomie, ale to są ludzie też, którzy przyjeżdżają do naszego miasta i też jest to wartość szalenie ważna, że też możemy pokazać coś, zaproponować innym z innych środowisk, z innych rejonów Polski coś, czym możemy się pochwalić. Wiadomo, sport jest sportem i nie zawsze ten wynik jest taki, jakbyśmy chcieli. Jest zależny od wielu czynników, czasami od trochę szczęścia, trochę nieszczęścia, ale no my też jakby ten promyk szczęścia mamy, tak? Akurat tu pan minister Krzysztof Szczucki zainteresował się sytuacją klubu i doceniam jego działania, które wykonał w kierunku doprowadzenia do podpisania umowy, którą w dzisiejszym dniu podpiszemy. Doceniam to, że poświęcił czas swój, przyjeżdżając do Grudziądza, przyjeżdżając, chyba to była sobota, panie ministrze, jak dobrze pamiętam, z panem radnym, panem Sławkiem Szymańskim. Spotkaliśmy się na obiektach klubowych. To nie była wizyta przelotna, wypicie kawy, kilka żartów, tylko naprawdę skrupulatnie żeśmy śledzili, jak wygląda infrastruktura. Pan minister poświęcił mnóstwo czasu, chyba około 2,5 godziny spędziliśmy w ogromnym upale, pamiętam, i ta jakby ta wizyta może też zainspirowała tu pana ministra do tego, że spotkał, trafił na ludzi, na środowisko, na klub, na miasto, któremu warto pomóc. Chciałbym tu podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie pozyskania ważnego sponsora dla klubu. Jest to już znaczny procent w utrzymaniu klubu, tak? Wiemy, że te budżety są coraz trudniejsze do spięcia i tu akurat Krajowa Grupa Spożywcza jest tą wartością, która już stanowi, tak jak powiedziałem, określony procent. Chciałem podziękować również Sławomirowi Szymańskiemu, przewodniczącemu Komisji Sportu, który doprowadził, skojarzył w ogóle moją osobę z panem ministrem i pewnie gdyby nie on, może do tego by nie doszło, nie mielibyśmy okazji się spotkać. Chociaż nie wiem, bo może sam pan Krzysztof dotarłby do nas i zaoferowałby pomoc, ale dobrze się stało, długo to trwało, procedowaliśmy skrupulatnie, ta umowa była dopracowywana przez długie tygodnie i również chciałbym złożyć podziękowania tu na ręce przedstawiciela Krajowej Grupy Spożywczej, pana prezesa Tomasza Regę. Także dziękuję panu prezesowi za wiarę w nasz projekt, w nasz rozwój i będziemy się skrupulatnie starali się wywiązywać z tej umowy. Ten ekwiwalent, oczywiście te raporty będziemy zdawali rzetelnie, tak? Prowadziła będzie je firma Pentagon, jedna z renomowanych firm, która zajmuje się badaniem ekwiwalentu reklamowego i uważam, że będzie to obopólna korzyść dla Krajowej Grupy Spożywczej i dla Olimpii Grudziądz. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i za to, że ten projekt no, ma miejsce i jeszcze jakby pomysłem fajnym jest opatrzony tym, że jest to projekt długofalowy, który będzie trwał przez 4 lata, nie jest to jednorazowy zastrzyk, a te środki będą rozłożone przez 4 lata i na pewno racjonalnie będziemy się starali je wydawać. Dziękuję. Pana prezesa, naszą koszulkę klubową z takim obrędowaniem będziemy występowali w rozgrywkach
więc... Thank you.